Namaste. Bardzo miło powitać Cię z magicznej oazy na naszym 57. spotkaniu. Czas z Mario Bucardi, czyli ze mną, oczywiście. Środa, dzień Merkurego. Inspiracja, motywacja i komunikacja. Nasze dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe w dwojaki sposób. Po pierwsze, że widzimy się ponownie po tej malutkiej przerwie, która była bardzo ważna, konieczna i która stworzyła taki solidny fundament pod organizacją magicznej oazy oraz innych oaz natury na całym świecie. Te szczegóły omówię, myślę, że w kolejnym czasie, gdy już wszystko będzie miało ręce i nogi, wszystko będzie idealnie przygotowane, to wtedy mogę zaprosić Cię w tą wspólną podróż stworzenia nowych oaz, sadzenia drzew i przemiany naszej Matki Ziemi, pomoc w jej regeneracji i odnowie. Nasze dzisiejsze 57. spotkanie jest wyjątkowe również dlatego, że sama energia 57 to cyfra królewska naturalnie, czyli obfitości, bogactwa wewnętrznego i zewnętrznego, sukcesu, szczęścia, spełnienia marzeń, stworzenia właśnie takiego solidnego fundamentu w Twoim życiu, by wszystko to, czego pragniesz, było zbudowane na skałach, a nie na piasku. Ale o samej tej energii 57 będziemy mówić za chwilkę. W tym momencie chciałabym zacząć tak jak zwykle, czyli od aktualnych energii kosmicznych, jak możesz je wykorzystać, aby coś szybciej przyciągnąć do Twojego życia, zmaterializować, by wszystko to, czego pragniesz, stało się rzeczywistością. Następnie przejdziemy do samego znaczenia 57, ponieważ dzisiaj nasze 57. spotkanie, a jutro 57. ceremonia, czyli to znaczenie tej królewskości. Czy jesteś królem, królową? Czy tak, czy inaczej wygląda w Twoim królestwie? I co ma na Ciebie wpływ? Czyli czy są jakieś energie, które wpływają na Ciebie i próbują tą Twoją władzę jak gdyby podkopać i zająć Twoje miejsce. Czyli Ty chcesz tego, pragniesz tego, to chcesz zmaterializować, a jakieś obce energie uzurpują sobie prawo do władzy na Twoim terytorium i zrzucają Cię z tronu. Czasami jesteśmy tego nieświadomi, że tak się dzieje i zastępują Twoje miejsce i to one przejmują kontrolę nad Twoim życiem, nad Twoim światem. Następnie przejdziemy do tematu naszej jutrzejszej 57. ceremonii, czyli tego całego procesu oczyszczenia, podwyższenia wibracji i przesłania na jutrzejsze spotkanie.